W Polsce jest troszeczkę inaczej, ale głównie za granicą. Przecież wszystkie te popowe hity i tak one są pisane przez zespoły ludzi. Ludzie uważają, że są za bardzo spięci na tym, na, ten, na tym punkcie. No i to też widać po prostu po, po gwiazdach zagranicznych, że oni, oni na przykład mają totalnie luz i te, też tam nie ma hejtu, że ktoś jest kurwa TikTok star i, i, i ktoś jest influencerem. A tutaj w Polsce jest po prostu jest, jest dużo hejtu. Czy widziałam Instagrama? Ja mówię, że nie, nie patrzyłam na Instagrama. On mówi: No to zobacz Instagrama i nagle wchodzę. No i widzę, że mnie oznaczył, że dostaliśmy nominację do grami. Billie Eilish i Phineas, siostry Heim z Polski, na przykład bracia Golec, bracia Cugowscy, ale też kwiat Jabłoni. E, no i teraz kolejne rodzeństwo na polskiej scenie muzycznej. Dzisiaj w tuba Specials Antek i Marianna. Dzień dobry. Wam. Dzień Cześć, dobry, siemanko. Świeżo po premierze waszego nowego singla, pierwszego wspólnego, o to zaraz zapytam, ale jak się czujecie świeżo po premierze waszej wspólnej piosenki? E, uważam, że nie ma lepszego uczucia niż. To w dzień wydawania swojego numeru. Okej. Okay. Mhm. Serio, serio. Największa satysfakcja. I, no właśnie, przekwiniałem to dzisiaj, kładłem się spać ym, i, i mówię do Marianny, Ku Nie ma nic lepszego, serio. Że to jest takie uczucie, którego po prostu się nie da, nie da opisać. Jak wydajesz y, swoje rzeczy, gdzie masz tam dużo emocji w ogóle na świat, żeby ludzie mogli sobie to posłuchać, docenić czy też się z tym utożsamić, Eee, nie no, crazy, crazy, crazy. Ale sam fakt wypuszczenia w świat tego dziecka, które jeszcze przed chwilą było dostępne tylko y, niewielu parom uszu, tak naprawdę, na całym świecie, to Was y, y, jakby jara w tym wszystkim? Czy na przykład taka adrenalinka związana z tym, że jak ten materiał zostanie odebrany, albo co Wam przyniesie, y, jak to wygląda? Um, nie no, chyba. Kurczę, sam nie wiem, bo wiadomo, że każdy powinien się też liczyć z odbiorem. To jest też ważne. Ym, ale kurczę, czy, czy jakoś na przykład mega bym na to patrzył? Raczej chyba nie. Czy bym się przejmował, że na przykład coś komuś nie siedzi? Też pewnie nie. Ym, no, bo kurczę, no bo to są takie, wiesz, rzeczy, które wychodzą od nas z głowy i. Hmm. Mi największą satysfakcję daje sama myśl tego, że. Przez muzykę, którą wydaję, um, mogę komuś zapewnić jakieś emocje i mogę mm -hmm. komuś też może pomóc w niektórych rzeczach mm -hmm, mm -hmm, i przekminianiu mm -hmm. niektórych rzeczy. Okay. I wydaje mi się, że to jest największa satysfakcja dla okay. muzyka. Właśnie. mam Niż nawet jakiś taki odbiór, czy tam jakieś. no wiadomo, że najlepiej byłoby, jakby odbiór był zawsze pozytywny, tylko no zawsze się dzieją jakieś tam rzeczy, ale najważniejsze, moim zdaniem, jest właśnie. To personalne podejście do tej, mm -hmm, do tej mm -hmm. piosenki, bo um, muzyka tak naprawdę wywołuje emocje, muzyka jest stworzona z emocji, więc. Mm -hmm, mm -hmm. To jest właśnie jedno z pytań takich główniejszych, bardziej filozoficznych, które miałem przygotowane na później odrobinę, ale chciałem Was zapytać, jaki jest Waszym zdaniem właśnie nadrzędny cel, nadrzędna funkcja muzyki, zarówno z perspektywy twórcy, jak i słuchacza, czyli co Wy próbujecie zrobić tworząc muzykę? I czego wyszukacie w muzyce, której wysłuchacie z drugiej strony, nie? Eee, to może od Antka zacznę. No to ja w ogóle jestem taki bardzo zorientowany w premierach wszystkich mm -hmm. i realnie serio zawsze czekam na piątek, żeby zobaczyć nową muzę i się znowu zainspirować. Właśnie. Realnie 20 minut temu o tym gadaliśmy. Okay. Ehm, I szukam po prostu jakichś takich niekonwencjonalnych wyjść w muzie, których wcześniej nie, nie słyszałem, też bardziej na, w, na względzie, jak trochę bardziej zaczęliśmy komponować z, z Marianką. Ym, no to bardziej zwracam, w sensie zwracam już uwagę na takie produkcyjne, jakieś smaczki, że ktoś dodał coś takiego małego, nawet w utworze i to tylko raz, i to jest takie dojrzałe po prostu. I gdzie ludzie po prostu też tego mogą nie usłyszeć, albo nie zwrócić uwagi. I, a ja na no to do tego bardzo przykułam uwagę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mega ważne dla mnie. No. A jak jest z tobą, Marianna? U mnie to bym powiedziała, że to jest takie 50%, um, tak naprawdę dla mnie najważniejsze jest to, żeby wylać moje emocje i żeby sama żebym sama się dobrze czuła z muzyką, którą robię, mhm. i żebym się z nią też utożsamiała. Mhm. Ale też drugie 50% to jest właśnie ten odbiorca i to, co powiedziałam wcześniej, że um, dla mnie tak naprawdę nie mają znaczenia wyświetlenia, czy tam jakieś tam liczby, czy jakieś nagrody, czy cokolwiek, tylko bardziej to, czy jedna osoba do mnie podejdzie i powie, że twoja piosenka mi na przykład pomogła. Mm -hmm. Więc to jest, to jest jakby najważniejsze dla mnie. A miałaś już takie kontakty wcześniej? ktoś no. do ciebie z taką informacją? Tak. Okay. Mieliśmy właśnie nawet na że przed tym jakby wyszła ta piosenka, to podeszła do mnie jedna dziewczyna i powiedziała, że Um, że to jest mega inspiracja, i tak dalej, że to jest takie. I że nawet jak słucha fragmentu tej piosenki, to już od razu wiedziała, że się będzie z nią utożsamiać. I takie, to jest takie. Um, nie wiem, jak to w sumie opisać, bo to jest takie bardzo emocjonalne mhm, i też takie. Widać, że ten słuchacz się utożsamia z tym. Czy muzyka influencerów powinna być traktowana na równi z tą robioną przez prawdziwych stricte muzyków i artystów? Jakie problemy drążą polskie szkoły muzyczne i czego te mogłyby nauczyć się od amerykańskiej uczelni Berkeley? Ile osób, tyle opinii. Ja zapytałem o zdanie Antka i Marianne w tym materiale, ale jestem bardzo ciekaw co na ten temat do powiedzenia macie wy. Więc zostawcie swoje zdanie i swoją opinię w komentarzu. No i będzie nam oczywiście bardzo miło jeżeli zostawicie nam także suba, nam to może, a wy dostaniecie w ten sposób od nas więcej jakościowych materiałów i rozmów wszelakich. Dzięki, pozdro i wracamy do materiału. To jest wasz pierwszy wspólny numer, bo mówimy o kawałku też 02, który dostępny we wszystkich serwisach streamingowych i na YouTube'ku z bardzo ładną zresztą z bardzo ładnym klipem wyprodukowanym przez a raczej zrobionym przez Weronikę Biniek i e, pomóżcie mi Kami Kami Kami, Kami, Kami Cezarsko. Cezarsko. To wasz pierwszy wspólny kawałek? Tak, tak. W sensie realnie, który wyszedł, wyszedł, to, to tak. Aha. Pierwszy, który e, wydaliśmy. Tak. Dokładnie. Ale nie, mamy tam kilka produkcji zaczętych. w Ładzie? W po mhm. prostu i tak dalej. Ale tak, to jest realnie owoc w sumie naszej całej współpracy. E, taki, który w końcu doszedł do. Wydania, nie? Mhm. Światła dziennego. Dokładnie okay, tak. No. Okay, okay. Nagrywaliście go w Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak. W większości, tak. Mhm. Dlaczego akurat tam? E, to ja tylko powiem taką szybką historię, po prostu, hmm? jak to się w ogóle zaczęło, i później oddam głos Mariance i dlaczego tam. E, my tak naprawdę zaczęliśmy ten numer robić w grudniu, jak Marianka przyleciała ze Stanów tutaj do mnie. Um, po prostu byliśmy sobie w swoim domu rodzinnym i chillowaliśmy sobie u mnie w pokoju i powiedzieliśmy kurde, man, musimy zrobić numer, nie? Serio, w końcu zróbmy to, nie? Bo... Ale taki, który wydamy. Tak, ale gdzie po prostu my jesteśmy też bardzo muzycznym rodzeństwem, um, nasza cała rodzina w sumie totalnie nie ma niczego z związanego z muzyką, tylko my, um, bo po prostu rodzice nas kiedyś posłali do szkoły muzycznej, no i no i też od jakiegoś czasu sobie próbowaliśmy jakieś tam produkcje i tak dalej, no i nie dochodziło to do końca. No i sobie usiedliśmy i powiedzieliśmy, że, mu, że, musieliśmy, że musimy zrobić ten numer. No i w tym, w tym okresie od grudnia do teraz w sensie, no to już, jakoś. No, do teraz w sumie em, kminiliśmy sobie różne rzeczy, cały czas sobie kminimy, no i, no i też robiliśmy ten numer w międzyczasie. Czy to było na Zoomie, czy to na jakimś Facetime'ie, no i w końcu yy, podjęliśmy decyzję, że ja muszę przyjechać do Marenki, do Stanów, mhm. żeby po prostu, żeby to skończyć, żeby też czuć tą energię, się odciąć trochę od muzy tutaj, czy po prostu od spraw tutaj i, i żeby tam się totalnie zamknąć i to skończyć, nie? Mhm. Też otworzyć głowę. No, no ten numer popracować, popracować z ludźmi też, którzy są mega inspirujący, którzy też się przyczynili do tego numeru, ale to wydaje mi się, że lepiej, żeby Marianka powiedziała o tym więcej. Zapraszam. No to numer tak naprawdę realizowaliśmy z moimi znajomymi z uczelni, na której studiuję, na Berkeley w Bostonie. Um, tak naprawdę, ile tam było osób? No, 20 bym powiedziała łącznie. Mm -hmm. Stworzyliśmy taką swoją małą orkiestrę taki mały swój zespół smyczkowy, i nagraliśmy właśnie bardzo dużo warstw smyczkowych do tego utworu. Antek nagraliśmy też Antka, który gra na Pieninie. niektóre gram na wiączeli. No i też mieliśmy współpracę, jeżeli chodzi o inżynierię, bo ja zawsze jak Produkuję piosenki, to pracuję z innymi, z różnymi inżynierami. Mogłabym to robić sama, ale uważam, że. Um, I czasem jest tak, że robię to sama, i czasem jest tak, że usiądę i po prostu nagram wszystko sama. Ale proces kreatywny jest zupełnie inny, inny jak nie muszę się skupiać na programie muzycznym, tylko mogę siedzieć i po prostu rzucać pomysły, kierować wszystkim, co chcę i. Bardziej się skupić na procesie kreatywnym. Mm -hmm. I mieliśmy też właśnie paru inżynierów, um, i głównym inżynierem był mój dobry, bardzo dobry przyjaciel Eli, z którym tak naprawdę poznałam się, bo w pracy na uczelni, jak pracowaliśmy w bibliotece razem przy biurku, a to jest w ogóle gość, który też jest moim znajomym z uczelni, a ma naprawdę bardzo duże sukcesy na swoim koncie. Um, typu właśnie współpracy z różnymi artystami w rapie, w hip hopie, jeżeli chodzi o realizację. I też um, tam listę Billboard i tam nominacje do gramy, więc jakby takie już naprawdę powolone rzeczy. Mm -hmm. Więc um, no ale też jest jakby bardzo utalentowanym i kreatywnym człowiekiem i też jest bardzo też się bardzo angażuje w każdy projekt, który robi. Dlatego ja bardzo lubię z nim współpracować, bo my mamy taki wspólny język pomiędzy sobą. I też wiedziałam, że to będzie idealna osoba, która też z Antkiem załapie taki vibe i też w pewnym sensie widziałam jakieś podobieństwo pomiędzy nimi. Okay. Żeby okay. to tak trochę powiedzieć, jeżeli chodzi o charakter. Mówi, że o podobieństwach między nim a Antkiem, charakterologicznych, ale między wami też pewne podobieństwo zauważyłem, czyli nominację do Grammy. Tak. <grym> tak. W <grym> to tym samym proszę, roku. Proszę, proszę, bez skromności, jak to było, proszę opowiedzieć, e, dlaczego pani Marianna została nominowana do Grammy, jak to się wydarzyło, i czy to Grammy udało się odebrać, i czy byłaś na e, Gali. E, nie byłam na Gali, mm -hmm. ponieważ e, zadziało się to w, w środku mojego semestru, mm -hmm. a zajęć jeszcze niestety nie opuszczę. OK, czyli nauka na pierwszym miejscu. Nauka na pierwszym miejscu. <głos> <głos> Ale też, um, no po prostu było to, gala była też w momencie, kiedy ja miałam e, egzaminy i tak dalej, więc um, bym po prostu nie była w stanie nawet polecieć do LA z drugiego końca stanów, gdzie to jest tak naprawdę na bardzo duża podróż, bo tam się leci z 6-7 godzin. Mm -hmm. e, więc nawet na jeden dzień bym nie zdążyła tam lecieć. Ale mm, co no. Tak naprawdę ta nominacja to wyszło tak trochę... Hmm. To w ogóle jest bardzo śmieszna historia, bo jak byłam, już studiuję trzeci... Kończę już, skończyłam trzeci rok właśnie na uczelni i w drugim semestrze moim, czyli na pierwszym roku, poznałam takiego mojego dobrego przyjaciela, Wiktora z Meksyku, z którym tak naprawdę nagrywałam wiolonczelę prawie codziennie u niego w mieszkaniu. I... Po prostu to był taki randomowy dzień, że pewnego dnia on się mnie zapytał, czy mogę coś dla niego nagrać, bo ma takiego klienta właśnie z Meksyku um, i by bardzo chciał, żebym była w to zaangażowana. i ja powiedziałam, że no spoko, no jakby bez problemu, <grym> to dzień jak co dzień tak naprawdę. No i zaczęłam grać, tam sobie zagrałam, coś tam musiałam poimprowizować i tak dalej. No i w końcu wyszło, że miałam solo na tej piosence. No i um, kiedy to było? W listopadzie. Tak, w listopadzie, bo w listopadzie weszły właśnie nominacje. Siedzę sobie w pokoju, mamy jakieś spotkanie na Zoomie, No i nagle e, dzwoni do mnie Wiktor, a miałam takie, dlaczego on do mnie dzwoni? Gdzie w ogóle mu dzieci się urodziły dzień wcześniej. Okay. I ja miałam takie, że dlaczego on do mnie dzwoni, jako nie z szpitalu. Ale gratulacje właśnie, żebyś <laughs> tak, 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 mu pogratulowała. Tak się Tak, i. Um, no i on do mnie dzwoni, ja mówię, o co chodzi? I nie odebrałam, dlatego że miałam to spotkanie. No i od razu po tym spotkaniu do niego zadzwoniłam, a on mówi, że czy widziałam Instagrama. Ja mówię, że nie, nie patrzyłam na Instagrama. On mówi, no to zobacz Instagrama. I nagle wchodzę, no i widzę, że mnie oznaczał, że dostaliśmy nominację do Grammy za mm -hmm. album um, takiej meksykańskiej artystki Lupita Infante mm -hmm. w kategorii najlepszy meksykański album, jest okay. w ogóle hit, że dostałam okay. moją pierwszą nominację za album meksykański, to okay. jest w ogóle, to jest tak super. Um, no i na jednej z piosenek właśnie miałam możliwość uczestniczyć, to było właśnie to solo, co nagrywaliśmy. I, um, no i dostałam za to nominację. No bo mm -hmm. Cały album został nominowany ze wszystkimi muzykami i wszystkimi, którzy dostali możliwość właśnie mm -hmm. uczestniczenia w nim, więc mm -hmm. No tak to było. Znamienne jest, że Marianna powiedziała swoją pierwszą nominację, co implikuje, tak. że będą kolejne, więc życzę tego jak najbardziej zarówno tobie, jak i Wam razem. Ehm, Zawsze trzeba wierzyć. Tak jest. A z, z czym wiąże się w ogóle taka nominacja do Grammy? To są jakieś, nie wiem, dostaje się jakieś nagrody za samą nominację? Czy za samą nominację dostaje laureatem? się certyfikat. Okej. Okay. Um, tam od Recording Academy. A. Um, w ogóle to jest hit, że ten, w ogóle ten certyfikat trzeba jeszcze kupić. Każdy musi kupić ten certyfikat. Okay, okay. A jak się dostanie e, statuetkę, no bo w tej kategorii akurat ten album nie wygrał, ale nominację ma. Um, i jak, a jak się dostanie statuetkę, to na przykład statuetka, jedyna, która jest za darmo, to jest ta, która dostaje się na scenie, a resztę to wszyscy muszą trzeba. sobie kupić. Okay. Mm -hmm. <laughs> Także, no ale. Do certyfikat się dostaje. Mhm. No. Czyli tak samo jak ze wszystkim, ze złotymi płytami, które samemu trzeba sobie wytłoczyć i tak, tak, tak. pokazać na tak. Instagramie. To nie jest tak, drodzy widzowie, że nie, nie, nie. to wszystko przychodzi pocztą, bo jesteście tak wspaniałymi artystami. Oczywiście jesteście, ale żeby dostać te wszystkie perki, to trzeba najpierw za to zapłacić. Tak samo jak na przykład z listami najbogatszych Polaków, żeby w ogóle być branym pod uwagę, to trzeba najpierw wysłać list z odpowiednią kwotą, żeby można było być branym pod uwagę. No, ale to tak, tak samo do ciekawe, grami, nie, że to tak. trzeba też zaaplikować tę nagrodę. Dokładnie, dokładnie. Tak. Dokładnie, dokładnie. Pewnie z Fryderykami jest bardzo podobnie w Polsce zresztą. Tak. Chciałem wrócić jeszcze do tego, co Ty Antek mówiłeś odnośnie waszego, Waszej rodziny. No jesteście rodzeństwem, więc nie sposób do tego nie nawiązać. Mówiliście, że Wasza rodzina nie jest muzyczna specjalnie, ale mimo wszystko zostaliście posłani do szkoły muzycznej w Polsce, rozumiem jeszcze, tak? Tak, tak. tak, tak. To było za waszą zgodą? Czy wy namawialiście rodziców, czy was po prostu wysłali, bo stwierdzili, że e, warto, żebyście coś porobili w tym kierunku? Ja myślę, że e, nie kumaliśmy wtedy, jak, mm. jak była podjęta ta też. decyzja. Okay. E, podobno pani przedszkolanka zarekomendowała posłanie nas do szkoły muzycznej, która była też realnie z kilometr obok. E, no. I Rodzice po prostu to zrobili. Nie wiem, czy długo myśleli nad tym, czy nie, ale obstawiam, że po prostu nasza ma sobie wkręciła Nie, to jest po prostu super moment, żeby ich posłać. I no tak ale miała była. rację. No. No tak, tak, no w sumie tak. I tam spędziliśmy w sumie prawie całe życie, bo... Od... 12 lat. No, całą, realnie całą edukację. My byliśmy tylko w jednej szkole w życiu. Okej. Okay, okay. W sensie Antek, ja Dobry. byłam... Ja, jestem, ja mam dwóch. <laughs> nie no, ja teraz też jestem tak jakby w innej, ale, no, ale liczy, bo jestem studentem, tak. ale Tak, no, licząc to mieliśmy postawówka, dosłownie postawka gimnazjum liceum w postawówka w gimnazjum okay. liceum, jeden budynek, czy tam dwa, łącznie w sumie. Okej, okay. no. okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. rozumiem. Aby... Właśnie, bo powiedziałeś, że też studiujesz też muzy muzykę, też by gdzieś na jakiejś uczelni muzycznej, czy nie? Y nie, szczerze no. mówiąc. Y po szkole muzycznej miałem takie, że mm, takie przeżycie, że nie do końca czuję, żebym się jeszcze bardziej chyba chciał edukować mm -hmm. w stronę muzyczną. Wydaje mi się, że więcej po prostu mogę sam zrobić mm -hmm. i mieć większy luz na to. Też po prostu nie byłem zadowolony i może byłem trochę spaczony ze, ze strony edukacji muzycznej w Polsce mm -hmm. pod względem jakiejś tam klasycznej e, wersji. E, mm, bo ja po prostu byłem tam 9 lat na jazzie i, 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 i w sumie nie do końca zawsze mi szło na tym pianie. Um, nie byłem jakimś asem w graniu na pianie, i wtedy miałem takie, że już kurde, ja nie wiem czy ja nie chcę odejść po prostu. Mhm. E, no i na ostatnie 3 lata, czyli liceum, e, podjąłem decyzję, że pójdę na jazz. Jazz slash rozrywkę. No i poszedłem na ten jazz i poznałem zajebistych ludzi, w sensie bardziej zajebistych nauczycieli i, yy, i totalną taką zajawę do, do muzy i po prostu siedzenie w piwnicy i granie kurwa po nocach, w ogóle naj, najlepsze co może być, nie? I totalnie, totalnie żyjesz tą muzą, improwizujesz w ogóle i jest totalny wajbik. Jak coś ci nie wyjdzie, no to masz to w dupie i lecisz dalej. Mm -hmm. um, bez takiej napinki i z taką totalną miłością do mm -hmm. muzy, nie? Mm -hmm. No właśnie, to, to, to zabawne, że mówisz, że pod koniec dopiero tak naprawdę tej no. nauki odnalazłeś taki fan w tym wszystkim. Bardzo często, jak artyści przychodzą do nas na rozmowy i są po szkołach muzycznych w Polsce, e to raczej mają bardzo gorzkie refleksje odnośnie tego, jak wygląda stan edukacji muzycznej właśnie w szkołach muzycznych w Polsce. Mówią, że e, te szkoły często zabijają wręcz kreatywność. Tak, w tym, tak, prawda? tak. I ja się z tym zgodzę mhm. na przykład, no. bo ja byłam 12 lat na profilu wiolonczeli klasycznej. Mhm. Ja grałam muzykę klasyczną. Tak. I... Um, jak to powiedzieć? No też myślę, że w ogóle ty bardziej chyba to przeżyłaś, ponieważ tak. ja byłem taką osobą, gdzie ja byłem niby w tej szkole, ale zawsze miałem taki totalny luz i bardziej obserwowałem osoby, które się mega angażują w to. Ja widziałem po prostu, jak one się ryją później. Eee, I też się nie dziwię, że dużo ludzi opuszcza, nie? Ale... Tak. Ale no, no, ty miałeś tam chyba niezły przykład. No ja miałam bardzo, no tak jak Antek powiedział, też inną sytuację, ale ja jestem też taką bardzo zawziętą osobą i ja dosłownie jak się za coś biorę, to ja po prostu muszę w tym cały czas... No, miałam takie sytuacje, że Dosłownie ćwiczyłam parę godzin dziennie, i no, w pewnym momencie to się przeradzało w bardziej takie niezdrowe sytuacje, już też e, takie różne nieprzyjemne doświadczenia z nauczycielami. I tak naprawdę powiem, że nie wspominam tej szkoły za dobrze, ale uważam, że wyniosłam z niej bardzo dużo technicznych skillów, i czego nie mogę zabrać, bo tak naprawdę to, że teraz jestem właśnie na Berkeley i też y, moi nauczyciele też odwiołonęli nawet przyszłam do takiego moje, mojego ulubionego, na, naj, najlepszego nauczyciela, jakiego miałam w życiu właśnie na Berkeley. To jak do niego przyszłam pierwszy raz na zajęcia, to on był w szoku, jak ja mam zdolności techniczne. Okay. A na przykład um, wcześniej w ogóle nie wierzyłam w to, że ja miałam jakiekolwiek zdolności techniczne, bo ja byłam w sytuacji, że bardzo, że wszyscy tak naprawdę większość moich nauczycieli cały czas mi mówiła, że, no no, nie nadaje się do tego. Że ja muszę ćwiczyć, że, bo oni widzą, że ja nie ćwiczę, a tak naprawdę ćwiczyłam. I, um, I ćwiczyłam bardzo dużo. I też, no, jak miałam ich udowodnić, że w ogóle ćwiczyłam. No to w pewnym momencie musiałam nagrywać w ogóle wideo, że w ogóle ćwiczyłam, żeby im pokazywać dowody, że ćwiczę. Okay. Więc to były takie hmm. różne. No, nieprzyjemne dosyć sytuacje tam. Jeszcze parę ich zaszło, no ale już tam nie będę o nich opowiadać zbytnio, ale. Um, no. Ogólnie uważam, że jest bardzo dużo sytuacji, gdzie szkoła muzyczna em, tak naprawdę trochę gasi tą kreatywność w tych dzieciach i w nastolatkach, które tam są. Mhm, ja w pewnym momencie dosłownie, jak skończyłam tą szkołę, to ja się czułam jak maszyna grająca. Okay. Ja się nie czułam jak muzyk czy artysta. Okay. I tak naprawdę, dopiero tą kreatywność i te emocje doszły mi dopiero później, jak poszłam na Berkeley. Jestem akurat bardzo zadowolona z tego, że w ogóle wytrwałam w tej szkole i mm. że miałam cały czas tę myśl, że dobra, skończysz ją i pójdziesz w miejsce, gdzie no, załapiesz tą zajawę i będzie ci z tym dobrze. Tak, tak, więc Więc tak, tak. um, no, z noc, tak. Myślę, Mnie że to są ważne rzeczy, żeby mówić je głośno, bo może dzięki temu coś się w końcu zmieni. Tak. Na przykład. Tak, ale I też się rzeczą. nie dziwię, że bardzo dużo, tak jak Andek powiedział, bardzo dużo naszych znajomych też odeszło z tej szkoły. Mhm. No bo mieli różne takie sytuacje, że ja szczerze powiem, że ja nie raz się z rodzicami też zastanawialiśmy, czy ja na przykład nie mogę zmienić szkoły i tak dalej, ale mhm. finalnie jakbym zmieniła szkołę, to... Jest, była bardzo duża możliwość, że byłoby tak samo. Okay. Mhm. No ale też, też musimy przyznać tak naprawdę, że w ogóle poziom, poziom edukacji we, w Polsce, jeżeli chodzi o muzea, jest uważam, że mega wysoki. Bardzo wysoki Tylko jest. bardziej podejście jest chujowe. Um, to znaczy tam jest za, za duża presja i w ogóle nie masz, przynajmniej ja to tak odczułem, że nie masz takiej swobody w rozwijaniu swojej stylówy mhm. i bardziej masz narzucone jakieś tam schematy, których musisz się trzymać i musisz ćwiczyć i tak dalej, co trochę zabiera ci tą... Frajdę. Frajdę i to, że możesz jakąś, jakiś swój styl w sobie wyrobić. Ja, mm -hmm. ja swój ja styl w ogóle w słuchaniu muzy, czy, czy po prostu w komponowaniu muzy dopiero sobie wyrobiłem po szkole. Mm -hmm. że, y, ja też. Że ten jazz i tak dalej to było o wiele coś, coś o wiele lepszego niż... Y, Klasyka w moim przypadku, um, ale ja tak naprawdę tak mega pokochałem po prostu robienie muzy dopiero po. Mm -hmm. mm -hmm. A czego w takim razie polska szkoła muzyczna mogłaby się nauczyć od Berkli? Prawdopodobnie jednej z najbardziej tak naprawdę znanych na świecie szkół muzycznych. Luzu. Luzu. Okay. Luzu. Um, uważam, że bardzo dużą różnicą jest um, podejście profesorów. Aha. Uważam, że umiejętności akurat są bardzo wysokie po obu stronach. Mhm. Naprawdę po obu stronach, bo w Polsce jest naprawdę dużo muzyków, którzy są naprawdę utalentowani i też nie dość że utalentowani, to też bardzo dobrze wykształceni i też bardzo, um, no bardzo dużo zapierdzielają też na swój, na swój sukces. Mhm, Więc dużo ćwiczą i tak dalej się poświęcają temu. Ale różnica, jaka jest w Berkeley, to jest to, że tak naprawdę wszyscy prof, większość profesorów, która tam jest, to są osoby, które robią to z zajawy. One uczą z zajawy. To są osoby, które osiągnęły wcześniej jakiś sukces w swoim życiu um, i w ogóle nawet większość w ogóle ich to cały czas nam opowiada, że oni w ogóle nie planowali być profesorami, że oni w ogóle nie planowali w ogóle uczyć, ale przyszli w pewnym momencie, na pewnym, um, na pewnym po prostu etapie, etapie mhm. swojej kariery. Przyszli do Berkeley i zaczęli uczyć nowe pokolenie, i to też daje im jakiś napęd, i też oni żyją tym. Bo tak naprawdę, tak jak teraz miałam właśnie taką sytuację, że mm, taki mój ulubiony w ogóle profesor, z e, właśnie z mojej uczelni, e, to jest w ogóle gość, który pracował przy metalice przez bardzo dużą ilość czasu. Okay. I on naprawdę ma bardzo duże sukcesy na swoim koncie tam. Grami, nie grami, jakieś takie różne rzeczy. Tam w ogóle u mnie nauczyli jest bardzo dużo profesorów, którzy mają nominacje, czy w ogóle wygrane grami, bo oni, i oni są tak skromnymi, tak super ludźmi, którzy po prostu widać, że przychodzisz do nich na zajęcia i bo oni to, oni to robią, dlatego że oni, chcą to, że oni chcą dać Tobie tą wiedzę. Mm -hmm. to nie jest tak, że oni to robią, bo są zmuszeni do tego, żeby to robić. Albo na przykład, że nie mają innej możliwości, żeby e, zarabiać pieniądze czy coś takiego. Tylko dla nich te pieniądze się tak naprawdę nie liczą tak bardzo. Tylko to, że oni mogą przyjść i właśnie dać temu nowemu pokoleniu wiedzę. I właśnie wracając do mojego profesora, to on ma te swoje sukcesy i tak dalej, i finalnie um, przychodzę do niego na zajęcia, i ja siedzę u niego na zajęciach, ja w ogóle nie mam możliwości wyciągnięcia telefonu. I to nie jest tak, że on mi zakazuje wyciągnąć telefon. Ja po prostu nie chcę go wyciągać. Ja siedzę i tak. Okej. Okay. Po prostu słucham go. Bo on mówi o tak super rzeczach, jeżeli chodzi o produkcję, o inżynierię, o jakiekolwiek tworzenie muzyki, że to jest tak inspirujące, że za każdym razem przychodzę do niego do zajęcia. W tym semestrze dosłownie miałam z nim zajęcia i miałam opuścić jedne zajęcia i robiłam wszystko, żeby ich nie opuścić. Mhm. Okay, A tak okay. w szkole muzycznej w Polsce to miałam tak, że się modliłam, czy na przykład nie muszę iść na te zajęcia. Okay. Czyli nawet jeżeli byłabyś nominowana do grami po raz kolejny, to i tak musisz zostać na zajęciach swojego profesora, ponieważ tak. jest inspirujący, rozumiem, rozumiem. Uważam, rozumiem. że no to też jest takie, okay. o właśnie o tym, co chciałam powiedzieć, że um, to jest też tak, że jak dostałam właśnie tę nominację, to powiedziałam moim tak naprawdę zaufanym, najbardziej profesorom mhm. i. Widziałam po prostu radość w ich oczach, jaka zachodzi, że to jest po prostu dla nich to też jest sukces, że ich student mm -hmm. w odnosi jakiekolwiek w ogóle sukcesy czy jakieś swoje cele osiąga. Więc to jest mm, no mega. Właśnie satysfakcjonujące, <grym> powiedziałam. Super. No. E, rzeczywiście, cytując klasyka, naszym szkołom brakuje luzu. E, I wydaje mi się, że to, o czym mówicie, da się skrócić po prostu do tego, żeby trochę. Przerzucić kreatywność na rzemiosło w polskich szkołach. Zdecydowanie. Tak. Więc apelujemy o to, jeżeli słucha nas jakiś nauczyciel, chociaż na pewno jest bardzo dużo nauczycieli, którzy są nauczycielami z pasji Oczywiście, w że polskich tak. szkołach. Oczywiście, że tak. I tego nie odbieramy, ale jednak z systemem jest gdzieś problem, bo z kim nie rozmawiam o tym, kto był w polskiej szkole muzycznej, ten zawsze na to narzeka, więc coś musi być na rzeczy. Tak. E... Wracając do numeru 02, którego premiera wczoraj, my prawdopodobnie ten materiał puścimy tydzień później, więc dlatego o tym cały czas informuję. Tak się zastanawiam, czy dla ciebie, Antek, to ten proces cały różnił się w dużym stopniu od twoich poprzednich numerów? Proces twórczy, który doprowadził do tego, jak ta piosenka dzisiaj brzmi, teraz? Myślę, że na pewno. No, też poprzednie numery, tak jakby nie były aż tak emocjonalne, po prostu, okay. jak ten. Po prostu są numery, które robisz sobie dla fanu i wiesz, z ziomeczkami, jest zajebiście, o jakichś radosnych rzeczach, a są numery, w które wkładasz więcej tych, tych emocji i po prostu no, żeby trochę chwytały za, za serducho i wylewasz tam jakieś rzeczy, e, które chcesz powiedzieć, itd. i tak dalej. I no, na pewno się różniły, no też, też po prostu bardziej pod samym, em, pod całą kwestią produkcyjną, że wiesz, że, że niektóre numery tam poprzednie, no to były po prostu, były po prostu zazwyczaj na przykład robione y, z moim ziomalnym koderem, z którym bardzo często robię muzę, em, gdzie one były wyprodukowane przez nas. Zamykaliśmy się w czterech ścianach, y, napierdaleliśmy na kompie, na midi i super, i zajebiście, i tak naprawdę mamy gotowy numer. Mhm. Tutaj teoretycznie też byśmy mogli tak, takie coś zrobić, ale nie byłoby to na takim poziomie, jak jest, gdzie, gdzie, gdzie masz live. Ym, gdzie masz live, po prostu y, instrumenty, i to totalnie podnosi jakość całego mm, numeru. Mm, nie? Mm, mm, mm. Marianna, a biorąc pod uwagę, twoje podejście do, do swojej kariery muzycznej. Mm. Y bo przyznam, nie, nie szukałem jakoś głęboko, ale przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widziałem numerów, które byłyby podpisane po prostu Twoim nazwiskiem. To znaczy Twoje nazwisko i e, tytuł utworu, prawda? Tak. Czy to jest pierwszy taki, który w ten sposób wyszedł, a reszta była w kredytach? To czy? jest pierwszy taki, Aha. który wyszedł pod moim imieniem? Tak. Ale nie jest to pierwszy, który mm -hmm. wyprodukowałam, czy to nie jest pierwszy, który miałam po prostu mm -hmm. razy mm -hmm. za to. Jasne. Jest to taki pierwszy, który wchodzisz na Spotify'a mm -hmm. i widzisz moje imię i ci się wyświetla. Jasne. I moje pytanie jest następujące, czyli jak ty widzisz budowanie tej swojej kariery i swojego nazwiska później, czy pójdziesz bardziej w tę stronę, no bo mam wrażenie, że jako wiolonczelistka, jako producentka. Łatwiej prawdopodobnie było ci się zamknąć właśnie w tym takim backdoorowym trochę świadku muzycznym, mm -hmm. co nie? Czyli robieniu muzyki od podstaw, ale później, że tak powiem, brzydko nieświeceniu twarzą, co nie? Czy ty masz zamiar to przekręcić? Nie wiem, zrobić tak jak chociażby Hania Rani, która też swoje nazwisko i swoje umiejętności muzyczne, produkcyjne i grania na pianinie przekuła tak naprawdę w całą karierę, która kręci się właśnie wokół tego, że to jest Hania Rani, a nie jakaś dziewczyna, która gra na instrumencie. Mm -hmm. No, taki jest tak naprawdę mój cel, bo um, są sytuacje, gdzie pracuję tak naprawdę za ścianą. Mi mm -hmm. nie widać. I to też jest fan. Mm -hmm. Tylko to jest zupełnie inne podejście niż tworzenie swojej muzy. A tak naprawdę komponowanie i pisanie tekstów, produkowanie swojej własnej muzyki mm -hmm. daje mi to najwięcej fanu. I daje mi to najwięcej satysfakcji. I to też uczucie jak wylejesz swoje wszystkie emocje na tak naprawdę na papier, na tekst czy na czy właśnie e, na muzę, czy na dźwięki, na te wszystkie progresje i tak dalej. No to, to jest największa satysfakcja i największe największy fan. Więc moim celem to tak naprawdę właśnie tak jak powiedziałeś, żeby moim celem jest to, żeby to wynieść właśnie na świat zewnętrzny. Mm -hmm. Bo moją największą w ogóle inspiracją jest Mark Ronson. Okay. To jest producent, który u mnie to ja od nie wiem ilu lat, ale to jest po prostu, u mnie to jest największa inspiracja, jaka może być mm -hmm. możliwa. I to jest w ogóle gość, który ma naprawdę duży sukces. On przecież produkował teraz album do filmu Barbie. Mm -hmm. I e, produkował Amy Winehouse, Valerie. Produkował największe hity, Duelipę, tak naprawdę wszystkie gwiazdy popowe. Mm -hmm. I to jest taki gość, który właśnie wychodzi na zewnątrz, jest właśnie skromny i widać, że on jest producentem i to jest jego piosenka i jest artystą głównej tej piosenki, ale też właśnie mm, współpracuje z innymi artystami mm -hmm. i to jest właśnie najfajniejsze mo moim zdaniem, że ja na przykład bardzo lubię pracować w teamie. Życzymy w takim razie kariery po kroju Marka Ronsona. Dziękuję e, bardzo. Przyda się. Kilka grami też na pewno w związku z tym wpadnie. <grym> Antek, e, twoja kariera już jest tak... E, chciałem przejść, przejść teraz do takich bardziej promocyjnych, powiedzmy, aspektów mhm. muzyki, bo to jest też rzecz absolutnie nierozerwalna. Tak samo jak mam wrażenie, że w tym momencie nierozerwalna jest e, e, twoja kariera z dress po prostu. E, i chciałem zapytać się ciebie, może tak bardzo otwarcie na samym początku, znaczy otworzyć pytaniem, czy najpierw y, chciałeś być influencerem, czy najpierw chciałeś być muzykiem? Wydaje mi się, że... To znaczy odpowiadając na pytanie, od razu mówię, że najpierw chciałem być muzykiem. Mhm. Myślę, że y, tak naprawdę muzykiem stałem się legitnie, jak dostałem papierek, że jestem muzykiem, okay. zdając dyplom. Y, ale... Ja trochę stałem się. No właśnie trochę w ogóle nie lubię słowa influencer, szczerze mówiąc. Terminologicznie to tak jakby jest spoko, no bo to daje. To, to co znaczy, że masz wpływ na osoby i masz jakiś tam cloud i w ogóle. Mm -hmm. um, ale to jest w Polsce takie bardzo zepsute uważam. Okej. Okay. A. Inaczej ja na, na co dzień totalnie się jaram takimi rzeczami właśnie muzycznymi. Wiadomo, że Lifestyle też się jaram jakieś też ładne ciuchy i tak dalej, no wiadomo, e, też po prostu jestem mega zajrany ciuchami. Ehm, ale no, jeżeli miałbym wybrać, no to totalnie Muza, nie. W sensie, ja jak wstaję, no to ja myślę o Muzie, nie myślę o, to, o tym, czy zostawię jakiś post, czy nagram TikToka, czy co. A, a media sobie traktuje totalnie jako zabawę i w ogóle luz. A jeżeli tam jeszcze mogę promować swoją muzę, e, którą, którą robię na przykład e, z, z moimi bliskimi, no to to jest w ogóle win-win, no nie? Mhm. No nie ma nic lepszego. Już mówię, dlaczego o to pytam, bo chciałem, żebyśmy się zastanowili wspólnie może, czy uważacie, że dzisiaj da się być muzykiem, o jakimś stopniu popularności, czyli nie takim totalnie undergroundowym, którego słucha mama i grupka znajomych, bez social mediów? Mm, uważam, że teraz ciężko na maksa. Musiałbyś być muzykiem, który tak jakby no ma już jak, jakąś tam historię i dyskografię, gdzie już jesteś trochę wryty w tą popkulturę. No właśnie, pop typu... mówię o nowych, nowych, nowych artystach. No to nowy mhm. uważam, że totalnie nie. W sensie, jest ciężko, jak ktoś to zrobi, gratuluję mhm. um, i życzę wam tego, ale no też uważam, że nie ma nic złego w mediach społecznościowych. Też tak naprawdę w przeciągu tygodnia tyle muzy wychodzi, że... I też po prostu tyle ludzi siedzi na tych mediach, że uważam, że ciężko się wybić bez nich, mhm. bardziej jakąś lokalną sferą, no bo kiedyś, kiedyś to mogłeś promować swoją muzeę przez... Jeżeli już mówimy o mediach, no to szedłeś do radia, czy zajebiste było, jak pojawiłeś się w MTV, to był rozpierdolony. Tak jest. A, a teraz, no Ej, to... Ja akurat chciałbym się pojawić w MTV. No <noise> w <zajebiste. głos> wiadomo, słuchaj, Już nie obrażając y, radia, to jest zajebiste i tak dalej, w ogóle mega też mega też fajna opcja, tylko po prostu, jeżeli chcesz ogarnąć większy po prostu zasięg y, szerzenia swojej muzy, no to, to po prostu to nie pójdzie tak viral jak y, 15 sekundowy filmik na TikToku, nie? Mm, nie, nie <laughs> mogę... Ale no też, też nie ma nic z tym złego. To jest po prostu... Ludzie uważają, że są za bardzo spięci na, ten, na, ten, na tym punkcie. Ym, no i to też widać po prostu po, po gwiazdach zagranicznych, że oni, oni na przykład mają totalnie luz i te, też tam nie ma hejtu, że Ktoś jest kurwa TikTok star i, i, i ktoś jest influencerem. A tutaj w Polsce jest po prostu, jest, jest dużo hejtu, jest dużo takiej negatywnej energii do, odnośnie tego i takie, że też ludzie mogą się zmieniać. Na przykład, kumasz, że ktoś może na przykład być totalnie zajarany influencerstwem i tak dalej, nagle się wkręci w muze i później ludzie go że. Że co? Mm -hmm. Że robi muzeum, a, a, a i nieważne jakie to jest, to może być zajebiste, a może być chujowe. Mm -hmm. No i ludzie i tak będą mówić, że, to, że jesteś kurwa w więc robi muzeum. Dokładnie. Popatrzmy dokładnie, nawet dokładnie. na Kid Roya, który cały mm -hmm. czas tak naprawdę promuje swoją muzykę w social mediach. Mm -hmm. Central Sea. Mm -hmm. Jakby... no Central Sea, on, on jest akurat mega przekwiliony, on No jesteś przek taki. Central akurat teraz to, ta drama, teraz z nim jest, to jest teraz akurat ten, ale no. Jest bardzo dużo artystów muzycznych i muzyków, którzy promują swoją muzykę w social mediach i mają naprawdę duże zasięgi na TikToku i nie są brani pod uwagę jako influencerzy. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, to mm -hmm. Dlaczego w Polsce jest tak, że w większości ci, którzy promują swoją muzykę w social mediach, od razu są influencerami? Mm -hmm, mm -hmm. Zwłaszcza, że to nie jest też takie powiedziane, że w sensie po prostu jak promujesz swoją muzykę, no to ty po prostu promujesz, nie każesz ludziom słuchać swojej muzyki, nie? Yes. To, że a algorytm ci podrzucił taki film, no to sorry, ale ty chcesz jak najlepiej i it's ok, mm -hmm. tak nie robisz nic, nic nikomu, nic złego. A jeżeli to komuś się spodoba, no to zajebiście. Jeżeli nie spodoba się, no to nie słuchasz po prostu <coughs> tego, nie? A na przykład dealer reklamowe i tak dalej, no to artyści muzyczni też dostają dealerami reklamowe cały Pewnie. czas. Mi się wydaje, że jest jedna rzecz, y, która jest bardzo ważna jakby w, właśnie w polskim postrzeganiu całego tego zjawiska i to je, są te takie trochę żelazne zasady ukute jeszcze w latach 90 e, na kanwie polskiego hip-hopu, e, że trzeba być true to the game, self -made, że trzeba być self-made, no. że trzeba samemu pisać teksty, że trzeba y, do wszystkiego dość samemu, a najlepiej w ogóle nie sprzedawać się też przy okazji, bo jak ktoś się sprzedał, to wiadomo, że jest skreślony. I to jest jakiś taki archetyp, który trochę gdzieś żyje cały czas, jeszcze nawet w tym najmłodszym pokoleniu. Chociaż wydaje mi się, że to najmłodsze pokolenie akurat ma już z tym luz, że YouTuber robi albumy czy, czy, czy piosenki. Ale wydaje mi się, że właśnie ludzie mają najbardziej problem z tym, jeżeli nie, że muzyk, który najpierw był muzykiem, a teraz promuje swoją muzykę, tylko. Hmm. Że ktoś najpierw był influencerem, i dopiero teraz robi muzykę, mm. że jest ten taki zarzut, Mm, że oho, zauważyli, że muzyka dobrze się sprzedaje, to znaczy, że chcą się skapitalizować na tym w tym mm. momencie, co, nie? No, To są tak. te zarzuty, do który, z którymi najczęściej się spotykam. No ale wydaje mi się, że pierwszym tego typu przykładem w Polsce był Young Multi, By. który mm -hmm. najpierw robił Minecrafta w, ja na YouTubie. Fanę, no więc właśnie. Ja, no, ja nie? go do tego, to teraz. A teraz bardzo możliwe, że lubicie jego muzykę, nie? No więc... tak, czek. on... Nie, no, totalnie, on jest, on jest takim pierwszym gościem, który wyszedł z tego, ale ym, ja na przykład totalnie nie mam takiej łatki w ogóle u niego mm -hmm. że jest jakimś youtuberem czy coś takiego. Robi co chce. Ja ma wy... zajebiście, nie? Tak. Tylko, że uważam, że różnica też pomiędzy mm, takim, tak, że jest youtuber muzyk, to to jest jeszcze tak jakby ok w, w postrzeganiu ludzi, a jeszcze gorszy sort, no to to jest influencer muzyk. Mm -hmm. To to jest w ogóle, nie? No masakra, mm -hmm. nie bierz się za muzę, nie? Ale nie, no, nie, no i, ty, i uważam, że to jest tragiczne, że po prostu. Czemu? Czemu? No jakby, to też jest tak, że ja sobie ostatnio na tym kminiłam. I um, też jest tak, że większość influencerów, którzy, 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 wydają, którzy wydają piosenki, to nie są osoby, które były związane jakkolwiek z muzyką wcześniej. Mhm. Ale też jest bardzo dużo artystów muzycznych, którzy nie byli nigdy związani wcześniej z muzyką. Mhm. Z muzyką. Mhm. To prawda. Więc um, to jest też bardzo duży temat do dyskusji, moim zdaniem. Ale finalnie, moim zdaniem, sprowadza się do, to wszystko do tego, że muzyka to jest fan. No tak. nie muzyki no. to jest fan. Więc jeżeli to mi przysprawia radość, jeżeli chcą spróbować i się w tym realizować, niech próbują. No tak, i ja bym tutaj podchodził indywidualnie po prostu do numeru, że jeżeli coś tak. jest fajne, to zajebiście słuchasz sobie go, a nie. Nie oceniasz kogoś w sensie numer pod, pod pryzmatem, że ktoś jest. Kurwa, że ktoś się działa w mediach. To nie, nie ma nic złego tak naprawdę. Mm -hmm. um, I uważam, że wracając do multi'ego, no to multi sobie takie dobre wyrył miejsce, nie? I, i to, jest, to jest gość, który tak naprawdę pokazał, że. że pokazał oczywiście palce, nie? Do ludzi, którzy, którzy mówią, że. Nie, nie da się robić muzy i nie da się mieć tego fanu i, i być jeszcze ziomkiem, który nagrywa się na YouTubie, nie? Pewnie, pewnie, pewnie. No był takim prekursorem trochę tego podejścia no. i tego pokazywania, że się da tak naprawdę w ogóle przekuć mm -hmm. tę te, te, te swoją wcześniejszą karierę stricte rozrywkową, właśnie, youtuberską w, w po prostu robienie muzyki, która jest dobra jakościowo też przy okazji. Też e... prawdą jest taka, że prawda jest taka, że większość hitów zagranicznych. I też w Polsce. Um, w, sensie w Polsce jest troszeczkę inaczej, ale głównie za granicą. Przecież wszystkie te popowe hity i tak dalej, to one są pisane przez zespoły ludzi. Tak jest. To nie jest tak, że przychodzi w sensie, okej, okay, są wyjątki. Billy, Alice i Phineas. Mhm. Okej. Okay. Oni to napierdzielają muzykę sami. Ale też są osoby, które im pomagają, wiadomo. Ale, nie wiem, album Duelipy. Miley Cyrus wszystkie tak naprawdę popowe gwiazdy. Tak. I też nie na, popowe. Wejść na Geniusa, przerwać na sekundkę tak. i sprawdzić sobie ostatnie numery Taily, e, Jak długie są kredyty <grym> pod jej najnowszymi kawałkami versus te numery, które robię jeszcze parę lat temu, będąc po prostu gwiazdą w RPA tylko. Hmm. Nie Travis nie Scott nawet. Ja miałam e, przyjemność poznać jednego właśnie ze songwriterów <grym> e, z Astroworld. I no przecież tam jest cała taka lista tych ludzi, którzy to robią. I to nic, nic złego. Że... I to, to jest tak, że artysta w większości zawsze jest przy tym procesie twórczym i też dodaje coś od siebie. Ale jak zespół ludzi działa, no to też jest zupełnie inna energia, zupełnie inne no, podejście. dokładnie. Też nie ma, nie ma niczego złego we współpracy. To Oczywiście, jest jeden że jeden z tak. takich w sumie najważniejszych elementów pracy kreatywnej mm. i gdzie możesz yy, Wrzucić jakieś swoje kminy i jakieś, jakieś swoje wartości intelektualne po prostu do projektu i zrobić coś yy, zajebistego, nie? Mhm. Ale ludzie się trochę te, tego boją, mhm. nie wiem czemu. Dziwne. To, że ktoś nie, na, to, że, to, że ktoś nie napisał swojej piosenki od początku do końca samemu, to nie jest nic złego. Bez kitu, a też tak jakby jak chcesz robić muzę sam-sam, no to rób sam-sam i sam. zajebiście. No, czasami bywają takie momenty, Super. że robisz sam-sam i jest spoko, a czasami kolaborujesz nie, mhm. z ludźmi. Um, Prosta sprawa. Prosta e, sprawa. Moim zdaniem, dopóki ktoś nie trzyma tego przede wszystkim też w tajemnicy i nie twierdzi, że jest self-made'em, no tak, no że ma to... cały team ludzi za sobą, to wtedy myślę, że wszyscy są z tym To okay. wtedy rozumiemy. Są tak. tacy. Są, są tacy. Są, są, są. Drodzy, czego wam życzyć na najbliższy czas, a raczej czego wy byście życzyli sobie? Spokoju. Serio? Ja, jest, ja, jestem, ja jestem gościem z ADHD'a, ja potrzebuję dużo bodźców i i No i po prostu duże rzeczy, dlatego wiesz, w ogóle nie mogę wytrzymać tej z rękoma i nic jakby nie mam obok, tylko szklanka e, z wodą. E, myślę, że możesz nam życzyć e, dużo muzy. Okej, okej, okej. Dużo muzy życzę w takim razie. Czy coś jeszcze? E, Spokoju? Przynajmniej nie. w połowicznie? O, ale jest okej, Okej, czy czegoś więcej od was muzycznie się spodziewać można też w najbliższym czasie? Yy, w najbliższym nie wiem, ale no na pewno coś planujemy i bardziej silent work yy, right now. Okay. Tak. No, żeby nikt, nic nie zjinxować i, i po prostu nie zupeszyć, nie? Antek i Marianna Matyja, gośćmi tego topu tuby serdecznie Wam dziękuję za inspirującą rozmowę. Zmieńmy polskie szkoły muzyczne. To jest, to jest coś, z czym warto was, drodzy widzowie, zostawić. Tak jak Wy możecie zostawić suba na tym kanale. Za co będziemy wdzięczni. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Dzięki.